Po 3 latach Plac Wolności w Koninie ponownie stał się niebieski, a to wszystko z okazji obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Happening z okazji Światowych Dni Wiedzy o Autyzmie. 2 kwietnia przypada ten dzień, w tym roku to była Niedziela Palmowa. Zatem założyliśmy, że 4 spotkamy się z władzami miasta, ale również ze wszystkimi dziećmi z przedszkoli i szkół podstawowych, gdzie uczą się dzieci z autyzmem. I też jesteśmy tu wszyscy. Są przedszkola 32, 10, Pinokio, szkoła Montessori, ale też 15, 8, 9, także szkoły integracyjne, no i nasz specjalny ośrodek szkolny. Wychowawczych. Zachowanie dzieci i młodzieży z autyzmem bywa zaskakujące, bywa inne. Chcemy w ten sposób społeczeństwu uświadomić, że są wyjątkowi, są inni, ale nie są niebezpieczni, nie są groźni. Czasami nie potrafią się komunikować. To już jest wystarczającym powodem, żeby wpaść w jakieś akty agresji. Natomiast to wynika tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie potrafią zakomunikować swoich potrzeb, odczuć. W tym roku w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu włączyli się niebiescy funkcjonariusze. My też bardzo wierzymy w to hasło niebiescy dla niebieskich i generalnie Komenda Miejska Policji w Koninie bardzo chętnie włącza się we wszystkie działania profilaktyczne. A jeżeli te działania mają jeszcze na celu uświadomienie społeczeństwa o takiej chorobie jak autyzm, to cieszymy się, że możemy w tym wziąć udział. I poniekąd też zbliżyć się do tej choroby i do jej zrozumienia. Bardzo dziękuję panu komendantowi, ponieważ jest taka idea w świecie niebiescy dla niebieskich. Niebieski to autyzm również, więc z tego powodu tak wyglądamy dzisiaj. No i oni do nas pasują. Niezwykłą atrakcją dla dzieci była wizyta sierżanta Pyrka. On tutaj króluje dzisiaj tak naprawdę. Cieszymy się, że mamy go w swoich szeregach, bo dzieci go naprawdę uwielbiają, a dzięki niemu możemy też trafić do nich i pokazać, że nas, policji, nie należy się bać, tylko należy nas traktować jak przyjaciół. Według ostatnich danych Ministerstwa Edukacji i Nauki orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu miało w Polsce w ubiegłym roku ponad 82 tysiące dzieci.